zasady są znane, tak? Przykładowa trasa egzaminacyjna kategoria AM, Wolt, Łódź, Maratecki. Mikołaj broni Bóg. Jedziemy. Tak. Tak, nie odzywam to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych. Działań odbędzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy sobie na koniec egzaminu. Zaś ci powie egzaminator, w prawo pojedziemy. A my sobie będziemy omawiać te błędy na bieżąco. Pięknie, tak, kierunek, ale trzymać ten kierunek troszeczkę dłużej do tego wyjazdu, tak? Nie od razu. Wyłączę. Nie śpieszyć się z tym wyłączaniem tego kierunkowca. Na wysokości auta. Druga sprawa, kierunkowska. Skoro nie zmieniłeś położenia omedra ani pasa ruchu, jest niepotrzebny. Jak możliwe, kontynuujemy jazdę, czyli przypominamy, jesteśmy włączającym do ruchu, rozglądamy się, ale skoro nie zmieniamy pozycji ani pasa ruchu, kierunek nam jest niepotrzebny. To upewnienie, tak? No. Będziemy powtarzać to zadanie. Na wysokości to znaczy, tak jakbyś się zatrzymywał przed znakiem stop, przed sygnalizatorem, masz wyznaczony punkt, tak powinieneś się zatrzymać, dobra? W prawo.
prawo. Kierunkowskaz wcześniej wyłączyć, tak, i w prawo jeszcze raz. Wybiegamy wzrokiem na zakręt, na prawą stronę, jakie znaki. I w lewo na skrzyżowanie. Ale przed wjazdem na znaki na prawą stronę, tak, bo to już daleko popatrzyłem. Zdecydowanie do lewej, bo zobacz, no jednokierunkowa zacząłeś zmieniać, tak? Kierunkowskaz Mikołaj, co z tym kierunkowskazem? Wyskakuje ci. Skoro jest jednokierunkowa, to zdecydowanie od lewej. A nie, ty zjechałeś na lewy pas, a później odbiłeś to z powrotem na prawo. Konsekwencja. Pamiętaj tą procedurę lustrowania zakrętu. Ustalam punkt skrętu, patrzę, co na zakręcie jest, czy nie ma piachu, czy ktoś nie leży. Patrzę w tym samym czasie również na prawą stronę drogi, na którą wjeżdżam. Wolno. Tak. Na prawą stronę drogi, na którą wjeżdżam. Jakie tam są po prawej stronie ustawione znaki. I dopiero wtedy kolejne skierowanie wzroku to już jest na wyjście z zakrętu. Zatrzymujemy się zgodnie z przepisami. Znowu ten kierunkowskaz. No dobrze, no. Jakiejś tragedii to nie robi, ale pamiętaj, skoro na tym samym pasie ruchu, skoro nie zmieniłeś pozycji o metr, to nie musisz tego kierunkowskazu. Ważniejsze jest to, żebyś ty patrzał w lusterka, co się dzieje za tobą. Jak za tobą ruch się odbywa, czy ktoś jedzie, czy nie, czy ktoś widzi, że ty zwalniasz. A wiesz, sam kierunkowskaz nam w tym nie pomoże. Jak możliwe, kontynuujemy jazdę. Tu z lewej strony głównie, z lewej strony, bo prawa to jest prawa. Prawa to jest prawa. Z lewej strony przy włączaniu do ruchu tutaj mamy się upewnić. Także to nie ma być sztuczne upewnianie, tylko to ma być dla ciebie takie upewnianie, rozumiesz? Tak? No dobrze. I rozglądam. Prawo pojedzie. Do prawej krawędzi. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją będziemy skręcać w lewo. Popatrz na znaki. Pas, kierunki na pasach ruchu, popatrz, mamy pokazane. Czyli do skrętu w lewo, tak. Musimy zająć odpowiedni pas. Pamiętać o upewnianiu, pamiętać o tym skręcie głowy. Jaki, Mikołaj, mamy sygnalizator nad naszym pasem ruchu? Czerwony sygnał, ale jaki to jest
typ sygnalizatora, powiedzmy. Bezkolizyjny, czyli jak my dostaniemy zielone światło, to wszyscy dookoła będą mieli czerwone, tak? I będziemy mogli bezkolizyjnie. Oczywiście pamiętamy o zasadzie szczególnej ostrożności, czyli rozglądaniu, upewnianiu i o zasadzie ograniczonego zaufania, bo zawsze ktoś na czerwonym może wejść czy wjechać, tak? I będziemy zawracać na najbliższym skrzyżowaniu. Uważaj, uważaj. Zawracamy na najbliższym skrzyżowaniu. A, dokładnie. Lewy kierunkowskaz, bliżej lewej strony, popatrzeć przeciwka jedzie auto, to będziemy musieli mu ustąpić, tak, no i za nim będziemy mogli kontynuować. I w prawo na skrzyżowanie będziemy skręcać. A tu jaki mamy sygnalizator? Tak, warunkowy, tak? Czyli popatrz, on objedzie. Dokładnie. Dojeżdżamy do linii zatrzymania. Zatrzymujemy się, a teraz nam się zmieniło już w ogóle. Zobacz, już zniknął. Zobacz, jak krótko się palą. Tak, ale bardzo dobrze. Mimo że my staliśmy za nim, to jak on odjechał, to my i tak musimy dojechać i jeszcze raz się zatrzymać, tak? Nawet jak się nam ta zielona strzałka pali. A dopiero po tym, jak jedziemy, po tym zatrzymaniu, ustępujemy wszystkim, tak? I rozglądamy się tak, bo teraz mamy ustąpić. Mamy, ale jedziemy prosto. I teraz będziemy w lewo jechać. Tak. I wolno. Najpierw lewa strona tam. I teraz prawa. Tak, dokładnie. Także tam widziałeś, nie było na naszej drodze znaku o pierwszeństwie. Na drodze poprzecznej również nie było, czyli tam było skrzyżowanie równorzędne. Czyli jakby ktoś nadjechał z prawej, to trzeba mu ustąpić, tak, Mikołaj? Dokładnie. Patrzymy, bo pieszy się zbliża, zobacz przed, dokładnie. Opuści nas pas ruchu, możemy jechać. Jak jest zdrowy pieszy, nie inwalida, tak? Jak inwalida, to ma opuścić jezdnię. Pamiętasz ten przepis, tak? Patrzymy, co tam na drodze z pierwszeństwem. Wjeżdżamy, dalej wjeżdżamy. I jak nie ma nikogo, tak, jedziemy. I w prawo pojedziemy. I tutaj skoro w prawo, to prawy kierunkowskaz. Bardzo dobrze patrzymy, co tam ci wjechali. To musimy im ustąpić. I jedziemy. I wyjazd z prawym, dokładnie.
lewo skręcam. Prawie kierunkowska, staw ustawienie na dwukierunkowej do jezdni do skrętu w lewo. Popatrz, ten sprzeciwka jest daleko, czyli skręcam. Koło do osi, skręcam. Sobie tam podjedziemy, zawrócimy, zostawimy na drodze motocykle i tu byśmy, kończyli już reklamy, tak? No to właśnie. Tu już wjeżdżamy do Wordu. Tak, zjeżdżam do Wordu, tak. A my sobie tutaj kończymy egzamin.